Europejskiej, trzech ważnych, i nie tylko w Unii Europejskiej, trzech ważnych ambasadorów. I wymienił Jana Pawła II, Wałęsę i gruzińskiego doradcę prezydenta Stanów Zjednoczonych. To była odpowiedź. A do tej myśli myślę, że jeszcze wrócimy. Kolejny moment, Szanowni Państwo, to mój pobyt jako obserwator w czasie pomarańczowej rewolucji w Kijowie i na całej Ukrainie, mocno też tam na terenach bliskich Kremowi, Krymu. I co się dzieje, Szanowni Państwo? Już wtedy zauważamy, upłynęło zaledwie 3 lata od tego czasu i widzimy taki obraz. Społeczeństwo mocno spolaryzowane. Dużo jest ludzi biednych. Mocne zainteresowanie klas średnich i tych biednych przystąpieniem do Unii Europejskiej. I oligarchowie, obserwatorzy, gracze, którzy już potrafią korzystać z dobrodziejstw świata i kapitału zagranicznego i sami potrafią ten kapitał tworzyć, ale nie spieszą się do Unii. Oni znają drogę do banków unijnych, znają drogę do kapitału unijnego, do wielkich kurortów, z których mogą całymi rodzinami korzystać. Kiedy wyjeżdżałam wtedy z Ukrainy i widziałam radość ogromną tych ludzi po zwycięstwie pomarańczowej rewolucji, wówczas miałam jedną myśl i prosiłam Boga: Boże, żeby ten naród się nie rozczarował. I kolejny moment w moim życiu to jest rok 2010, wybory na Ukrainie do Rady Najwyższej. I tam, Szanowni Państwo, już mnie nie rozczarowało nic. Potwierdziło się. Polaryzacja jest coraz większa. Tak naprawdę nikt się nie liczy z narodem. Nikt nie chce być suwerenem narodu. My mamy tutaj Ukrainę i my tą Ukrainą rządzimy, bo zostaliśmy wybrani. Tak się składa, Szanowni Państwo, że od 2011 roku jestem przewodniczącą parlamentarnej grupy polsko-ukraińskiej. Bardzo aktywna jest nasza grupa. I ta aktywność wynika nie tylko z takiej potrzeby ugrupowania, do którego należy, czyli do Prawa i Sprawiedliwości. Ta aktywność jest również dostrzegalna na polu działań posłów ze wszystkich ugrupowań. I wciąż nasze prace idą w kierunku, jak pomóc narodowi ukraińskiemu, jak odpowiedzieć za potrzeby młodych ludzi, którzy przyjeżdżają bardzo chętnie, a jeszcze więcej by ich przyjechało, gdyby były takie możliwości, na staże do naszego kraju. Również dyskusja na forum naszej grupy jest, jak pomóc polskiemu biznesowi, ale i odwrotnie, tym, którzy chcą robić biznes na Ukrainie, ale chcieliby mieć przejrzyste, czytelne prawo na tej Ukrainie. Chcieliśmy przez ten cały okres, Szanowni Państwo, liczę tylko od 2010 roku, nawiązać współpracę z taką samą formacją po stronie ukraińskiej, czyli z grupą ukraińsko-polską. I jak myślicie Państwo,
Czy udało nam się? Nie. Nie było zainteresowania. Ale na nasze posiedzenia przyjeżdżają młodzi ludzie, przyjeżdżają dziennikarze, przyjeżdża przedstawiciele biznesu i ludzie, którzy są członkami różnych organizacji na rzecz przyłączenia Ukrainy do Unii Europejskiej. I kolejna sprawa, Szanowni Państwo, przygotowujemy Mistrzostwa Europy w piłce nożnej rok 2012. Ilość spotkań na forum naszej grupy w sposób naturalny się zwiększa. Jest również delegacja z udziałem pana premiera Mikołaja Azarowa i gości u pani marszałek Ewy Kopacz. Na tym spotkaniu mam zaszczyt również jako przewodnicząca tej grupy polsko-ukraińskiej uczestniczyć. I Szanowni Państwo, wprost to jest ten moment, że za chwilę będą podpisywać, powinni, przynajmniej jest taka zapowiedź, takie oczekiwanie i narodu ukraińskiego, i wielu grup i środowisk Unii Europejskiej i w naszym kraju, że to porozumienie na poziomie Ukraina, Unia Europejska zostanie podpisane. I na pytanie skierowane do pana premiera, na jakim etapie jest przygotowana Ukraina, słyszymy odpowiedź. To był, Szanowni Państwo, na 2 miesiące przed mistrzostwami. Jesteśmy przygotowani. My już jesteśmy po reformie, jeżeli chodzi o ZUS, o ubezpieczenia. A wy gdzie jesteście? My na żadne limity nie zgodzimy się. Ukraina jest gotowa i ma możliwość wykarmienia całej Europy. W związku z tym żadnych limitów tutaj na pszenicę i inne uprawy nie wyrażamy zgody. Musi Unia Europejska ustąpić. I to jest oficjalna wypowiedź premiera rządu ukraińskiego. I mamy w tle te oczekiwania narodu i mamy stanowisko rządu. Dlatego też, Szanowni Państwo, odpowiadając na pytanie, gdzie jest przyczyna kryzysu, olbrzymia polaryzacja nie tylko ekonomiczna, ale również polityczna, myślenia politycznego między narodem a władzą. I jaka jest rola Polski? Ja myślę, że wówczas ambasador w 2001 roku na spotkaniu premiera Buzka i prezydenta Janukowicza jakby wyznaczył rolę dla nas Polaków. Być ambasadorem dla narodu ukraińskiego, aby ten kraj znalazł się w granicach państw Unii Europejskiej. Jakie będą perspektywy rozwiązania tego problemu? Szanowni Państwo, tu musi być zjednoczenie działań. Tu nie może być zabawa w króliczka. A póki co, to Unia Europejska podjęła stanowisko, a Rosja zajęła Krym. Dlatego my musimy mieć świadomość, że gdyby nie było twardych zasad i reguł prowadzonych również w latach 1980-1989, dziś nie byłoby wolnej Polski. Nas się próbuje ostrzegać, że Rosja u bram, Szanowni Państwo,
A stan wojenny czym był w Polsce? Też próbą zastraszenia narodu polskiego. A czym, szanowni państwo, były kierowane do nas zdania, kiedy ludzie prawicy próbowali sięgać po władzę w naszym kraju? Była to próba mówienia oszołomy, co oni potrafią. Dziś to demokratyczne państwo zbudowane przez tych oszołomów jest w większości wykorzystywane przez tych, którzy stali oporem. I oczywiście konsekwencje kryzysu. Przeszliśmy stan wojenny. Państwo tego nie pamiętają. One są smutne i trzeba zrobić wszystko, żeby te konsekwencje były jak najmniejsze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I proszę głos przedstawiciela Sojuszu Lewicy Demokratycznej, panią profesor Sinner. Przede wszystkim bardzo dziękuję panu profesorowi za zorganizowanie tak znakomitej debaty. Cieszę się, że tak dużo jest zainteresowanych osób tematyką Ukrainy. Wydaje się, że tutaj wielu już powiedziano o genezie kryzysu. Ja zwrócę tylko uwagę na to, że Unia Europejska, w tym przede wszystkim Polska, rozbudziła nadzieję Ukrainy na przystąpienie do Unii Europejskiej, na przyjęcie do Unii Europejskiej, a przecież tak naprawdę Ukraina nie spełnia żadnych kryteriów i nic nie wskazuje na to, żeby w ciągu najbliższych 10-20 lat takie kryteria mogła spełnić. I w związku z tym te rozbudzone nadzieje oczywiście w czasie negocjacji nad umową stowarzyszeniową wybuchły z całą siłą. No, oczekiwania były Ukrainy ogromne, a Unia Europejska oczywiście reagowała w sposób bardzo powściągliwy, mając świadomość, że umowa stowarzyszeniowa to jest wszystko, co może być, a o żadnej dacie członkostwa nie może być mowy, ponieważ jest to jedna wielka niewiadoma, kiedy Ukraina ewentualnie spełni kryteria, które są niezbędne. Oczywiście to, o czym mówił mój kolega z Europarlamentu, bardzo ważną rolę w wybuchu samego konfliktu na razie na Ukrainie, sprzeciwu wobec władzy bogatej, która nie liczy się ze społeczeństwem, no miała ogromna bieda i ogromne dysproporcje w poziomie życia. Jeżeli chodzi o nasz udział w tym przebiegu konfliktu, to oczywiście Polska zawsze ma taką tendencję, że jeżeli jest jakaś sprawa z Rosją, to my chcemy być w pierwszym szeregu w nadziei walki. No jak walki nie ma, to przynajmniej tego niedźwiedzia tam troszeczkę podszczypywać. No ale tutaj widać wyraźnie, że on najwyżej sobie, nawet nie pozwoli sobie na to, żeby Polska mu tam pazury trochę obskubała, nie mówiąc już o futrze. Tak więc jesteśmy w sytuacji, kiedy potrząsamy ciągle szabelką i będziemy oczywiście ponosić tego konsekwencje gospodarcze. Dlaczego Niemcy zachowywali się dużo bardziej powściągliwie, Francuzi? Dlaczego cała Unia do pewnego momentu zachowywała zdecydowany taki dystans do tych spraw? Dopiero właściwie po aneksji Krymu ta postawa nieco się Unii Europejskiej zmieniła. No właśnie dlatego, że są bardzo duże powiązania Unii Europejskiej z Rosją. Przede wszystkim to są powiązania energetyczne. 5 miliardów euro miesięcznie, tyle Europa płaci Rosji za gaz. 60 miliardów rocznie. To są umowy długoterminowe, których zerwać nie można, także tutaj akurat sankcje gospodarcze tego dotyczyć nie mogą. No ale zauważmy, że 6 lat temu, kiedy był konflikt gruziński, to wówczas już się mówiło, że trzeba nieco się uniezależnić od Rosji, dlatego że to jest sytuacja niewygodna w razie jakiegokolwiek konfliktu. Minęło 6 lat i nic się nie zmieniło.
Unia Europejska jest w dalszym ciągu tak samo uzależniona od Rosji, jeżeli chodzi o dostawy gazu. Jeżeli chodzi o pomoc dla Ukrainy, no to my dużo mówimy o tej pomocy, Unia Europejska też, no ale musimy sobie uświadomić, że to jest 11 miliardów euro, jeszcze w dodatku rozłożone na kilka lat. W Grecję trzeba było wpompować prawie 350 miliardów euro, chociaż Grecja była w lepszej sytuacji. A więc mamy świadomość, że to jest pomoc raczej o charakterze symbolicznym. Podobnie jak symboliczny charakter miało podpisanie umowy stowarzyszeniowej w tej części politycznej z Ukrainą. To był taki gest, który miał pokazać i pokazuje, że oczywiście Unia Europejska jest z Ukrainą, że przeciwstawia się agresji rosyjskiej, że nie będzie tego tolerować. Również te sankcje zastosowane wobec Rosji mają taki charakter, to są sankcje przede wszystkim personalne i odnośnie jednego banku. Nie mają one oczywiście większego znaczenia poza taką wymową polityczną. Te 11 miliardów euro, które ma pomóc Ukrainie, to między innymi ponad miliard, mniej więcej 1,1 do 1,5 miliarda euro, to będzie zwolnienie z cła ukraińskich towarów. Ma to nastąpić już w najbliższych dniach. No musimy mieć świadomość, że to w dużym stopniu rzeczywiście uderzy w Polskę. Można powiedzieć, no z pewną może przesadą, że ten miliard euro to zapłacimy właśnie my, ponieważ oczywiście towary, zwłaszcza towary rolno-spożywcze z Unii, znaczy eksportowane przez Ukrainę do Unii bez cła, będą zdecydowanie tańsze od towarów, które są polskie. Druga część tego konfliktu zacznie się z chwilą owocobrania w Polsce. To odczuje i okręg sandomierski, i wiele innych, ponieważ Rosja przestanie od nas brać owoce i to będzie ten taki drugi element konsekwencji, jaki poniesie akurat Polska w związku ze swoją postawą. No ta postawa oczywiście bardzo szlachetna, natomiast no, nie uwzględniająca pewnych realiów. Warto tutaj chyba też powiedzieć na marginesie, że jeżeli chodzi o stosunki właśnie polsko-rosyjskie, a jeszcze na początku w 1989 roku ze Związkiem Radzieckim, to one właśnie miały zawsze taki charakter, gdzie wyczuwało się niechęć do Rosji, co na ogół nam szkodziło, a niestety nie Rosji, czym należy się oczywiście martwić. Pamiętam, kiedy rząd Mazowieckiego powiedział, że w 1989 roku, że koniec z wymianą barterową, że za wszystko Rosja musi nam płacić dolarami, no co Rosja oczywiście my też będziemy płacić dolarami, zareagowała z zachwytem, powiedziano to wy nam płacicie za gaz i za ropę dolarami, a my od was nie będziemy niczego brać, bo jak mamy płacić dolarami, to sobie na zachodzie kupimy. I mniej więcej ten stosunek nasz od tamtego czasu niewiele się zmienił. Nam się wydaje, że możemy bardzo zaszkodzić Rosji, natomiast no, porównując chociażby wielkość naszych krajów i możliwości, to wiele zrobić nie możemy. Następna sprawa to jest, jak powinniśmy się zachowywać, co nam grozi. No więc oczywiście nie grozi nam wojna. Był taki moment, kiedy rząd prawie stwarzał taką psychozę, że jesteśmy u progu III wojny światowej. No wyjaśnienie tego jest bardzo proste. Kiedy premier Tusk, wytrawny polityk, zorientował się, że Platforma Obywatelska, która była na równi pochyłej i już zjeżdżała w dół, naraz dzięki takiej postawie
stworzeniu zagrożenia. No wiadomo, że w razie zagrożenia naród konsoliduje się wokół rządu, który ma naród obronić. Te słupki zaczynają rosnąć, no to zaczęły się te wszystkie wizyty w jednostkach wojskowych, fotografowanie się na tle z żołnierzami, no bo to właśnie stwarza takie wrażenie, że tutaj jest dobry rząd, który zapobiegnie wojnie. Oczywiście mogę zagwarantować wszystkim, że wojny nie będzie. Znany australijski historyk Clark mówi, że powinniśmy wyciągnąć wnioski z I wojny światowej, kiedy właśnie lokalny konflikt został przez takie lunatyczne spojrzenie państw europejskich spowodował pierwszą wojnę światową. Że tego trzeba uniknąć. No jak mawiał Gandhi, nie ma drogi do pokoju, pokój jest drogą. I my musimy o tym pamiętać. Oczywiście sankcje dobrze, że są stosowane. Umowa podobno ma być po 25 maja podpisana, dalsza część umowy stowarzyszeniowej w tej części gospodarczej. No ale czy my się zastanawiamy, bo nie słyszałam takich dyskusji, nawet w Unii Europejskiej, w Polsce też nie. A co będzie, jeżeli 25 maja wygra Partia Swoboda? To nie jest przecież niemożliwe. W tej chwili już nacjonaliści mają kilka ministerstw i sytuacja wcale nie jest taka dobra, jak niektórzy to przedstawiają. To znaczy, że Ukraina jest dobra, Ukrainę trzeba wyłącznie wspierać i to jest nasz obowiązek. Znaczy, my mamy taki dokładnie obowiązek, jak pozostałe 27 krajów Unii Europejskiej, jak kraje, które są w NATO. Nie możemy oczywiście tolerować agresji na żadne państwo. Ja jako wiceprzewodnicząca Komisji Praw Człowieka w Parlamencie Europejskim nie mogę również tolerować jakichkolwiek łamania praw człowieka. Aneksja to jest łamanie praw człowieka. No ale tutaj uważam, że akurat Polska powinna się zachowywać tak, jak element unijnej wspólnoty. Ani nie wychodzić przed szereg, ani nie zostawać w tyle. Są możliwości, 28 państw ma zawsze większe możliwości działania niż pojedyncze państwa. I dlatego jestem również zwolennikiem tego, żeby Unia Europejska była silniejszym, bardziej zwartym organizmem, bo wtedy ta reakcja będzie i szybsza, i skuteczniejsza. Dotychczasowe sankcje to chyba dobrze taki rysunkowy dowcip obrazuje. Niedźwiedź z półlitrówką oparty stoi i podpis. Czekamy na sankcje. Dziękuję. Dziękuję bardzo.